Dzień dobry. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy razem uczestniczyć w tym panelu, który będzie troszeczkę osobisty, ale cały czas merytoryczny, bowiem będziemy mówić o osobie wybitnej, która miała ogromny wpływ na rozwój Instytutu Misesa. Ja prawdopodobnie ze wszystkich tutaj zgromadzonych, zainspirowanych Austriacką Szkołą Ekonomii znałem profesora najdłużej, ponieważ moja przygoda z ekonomią zaczęła się poniekąd przygodą z wykładowcą, profesorem Kwaśnickim, bowiem pierwszy dzień mój na uniwersytecie, tutaj niedaleko, w budynku C, to był pierwszy dzień, w którym jednocześnie profesor Kwaśnicki rozpoczął swoją karierę na Uniwersytecie Wrocławskim, zaczynając jak gdyby zupełnie drugie życie akademickie, które przyniosło mu, myślę, że niespodziewanie też dla niego samego, bardzo wiele radości i bardzo wiele niezapomnianych doświadczeń. Ze mną w panelu jest piątka uczniów profesora, chociaż prawda jest taka, że bez najmniejszych problemów ten panel mógłby być dużo większy i mógłbym zaprosić jeszcze więcej osób, nawet być może niektórzy się czują poszkodowani, że się akurat nie znaleźli, to z góry przepraszam. Zaczniemy od każdą z tych osób, która tutaj jest, będę jak gdyby przedstawiał, zanim się wypowie, więc pozwólcie Państwo, że teraz nie będę mówić. Powiem tylko szybko, że jest z nami Arkadiusz Sieroń, Alicja Sielska, Stanisław Kwiatkowski, Marcin Zieliński i Ryszard Jacek Kubisz. Zaczniemy może od najmłodszego z uczniów, ale bardzo dynamicznego i niezwykle produktywnego, który prawdopodobnie z nas wszystkich najszybciej pisze teksty naukowe i najszybciej je publikuje, mianowicie od profesora Arkadiusza Sieronia, który przyjechał na studia doktoranckie do Wrocławia bodajże 10 lat temu, specjalnie z tego powodu, że właśnie wykładał tutaj profesor Kwaśnicki i z tego powodu, że mógł być jego opiekunem. Więc pytanie, które bym zadał, to o ulubiony cytat Witka. Jednym z jego ulubionych cytatów był cytat o Hayeku jako wszechstronnym ekonomiście, to znaczy nie, że Hayek był wszechstronny, ale to, co mówił o wszechstronnych ekonomistach Hayek, że ekonomista, który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko nudziarzem, ale jest również niebezpieczny, że powinien się rozwijać w wielu innych kierunkach, że powinien znać inne dyscypliny, dyscypliny pokrewne, a nieraz nawet bardziej odległe od kwestii czysto ekonomicznych. Ciebie, Arku, kiedyś mówiłeś mi, że zainteresował wątek łączenia wolności z taoizmem, to, co bardzo lubił profesor. Co nam możesz o tym powiedzieć? Ewentualnie też możesz też coś rozwinąć temat przyjazdu do Wrocławia. Przepraszam. To dzień dobry wszystkim. No tak, rzeczywiście tutaj zwykłem żartować, że na ogół ludzie przeprowadzają się dla kobiet. Ja się przeprowadziłem do Wrocławia dla profesora Kwaśnickiego. Jakby po 5 latach studiów w Szkole Głównej Handlowej tak miałem pewien niedosyt, jeśli chodzi o szkołę austriacką i moim kryterium wyboru promotora był poziom austriackości. Tym się kierowałem. Natomiast no, wraz z tym, jak współpraca z profesorem Kwaśnickim rozwijała się, no, to też mogłem go bardziej poznać jako człowieka i cieszę się, że miałem go jako promotora, bo to nie jakby nie tylko był Austriakiem, ale także bardzo dobrym naukowcem ogólnie i świetnym człowiekiem, z którym się bardzo dobrze współpracował. Jeśli chodzi właśnie o taoizm, to tutaj na stronie profesora Kwaśnickiego był symbol yin i yang i była krótka wzmianka o zasadzie Wu Wei. I jakoś ostatnio mnie to tak zainspirowało, by zgłębić się tutaj w tematykę taoizmu, do której często się odwoływał właśnie profesor Kwaśnicki, chociażby swojej historii myśli liberalnej. I rzeczywiście można tutaj znaleźć pewne powiązania. No, jak Państwo być może wiedzą, zasada Wu Wei na polski się tłumaczy jako zasadę niedziałania, czy takiego działania niewymuszonego. Czyli chodzi z grubsza o to, aby rozpoznać naturę rzeczy i działać zgodnie z nią, tak nie wymuszając, nie przeciwko, tak? Więc aby dostosowywać się do natury świata, tak? Nie próbować jej na siłę kształtować według własnego widzimisię, tylko tak bardziej płynąć z prądem, tak? Więc widać tutaj, że w taoizmie, taoizm może sprzyjać libertarianizmowi,
tutaj takiemu podejściu liberalnemu, tak? Aby takiemu podejściu bez etatyzmu, bez interwencjonizmu, aby rozpoznajemy, jaka jest natura rynków, że tutaj jest pewien spontaniczny ład i pozwalamy mu swobodnie kształtować rzeczywistość i tutaj osiągając pewną społeczną harmonię. Tak? No, oczywiście no, tutaj dużo zależy od interpretacji, ale wydaje mi się, że są rzeczywiście takie powiązania i można u taoistów znaleźć taki liberalny styl myślenia i liberalny styl rządzenia i myślę, że takim niektóre źródła nawet no, podają, że francuskie laissez-faire mogło być próbą przetłumaczenia Wu Wei na francuski, choć to jest oczywiście kwestia do zbadania. I myślę, że takim też liberalnym stylem rządzenia charakteryzował się profesor Kwaśnicki jako też dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych na tym wydziale. I może na tym, aby nie przedłużać, bym zakończył. Także dziękuję. Zresztą, jeszcze przepraszam, że pociągnę ten wątek. W historii myśli liberalnej na ten temat się pojawia jak gdyby nieproporcjonalnie dużo tak. Na tle innych publikacji zajmujących się historią myśli liberalnej, prawda? Tak, jest cały podrozdział na ten temat, ale później też w książce jest często pojawiają się wzmianki na ten temat. Tak? Historii myśli liberalnej książki profesora. Dziękuję. Jako druga osoba, która miała zabrać głos, to miał być Jan Lewiński, który no, też odgrywał ogromną rolę przy rozwoju Instytutu jako tłumacz, redaktor. Odgrywał rolę przy powstawaniu strony Mises.pl. Janek jest nie tylko ekonomistą, ale też matematykiem. I w sumie chyba obok mnie to znał najdłużej profesora też z tego takiego pokolenia zainspirowanego. Niestety nie może być z nami, ale na szczęście może być z nami równie wartościowa osoba, Stanisław Kwiatkowski, który ukończył również ekonomię tutaj na wydziale. Profesor bardzo, bardzo lubił Staszka i nawet, ponieważ profesor lubił często podkreślać, że się uczy od innych ludzi, także od młodszych dużo innych ludzi i mam wrażenie, że o Staszku najczęściej mówił, że się od niego dużo uczy. I bardzo, bardzo przeżywał, że Stanisław nie poszedł w pracę akademicką, że nie napisał doktoratu, że to jest wielka strata dla świata akademickiego. Ja myślę, że Staszek jest tak zdolną osobą, że wielką stratą dla polskiego rynku byłoby to, gdyby jednak poszedł w ścieżkę akademicką. Natomiast już przechodząc do meritum, profesor miał wykształcenie inżynieryjne i bardzo dobrze znał matematykę. Miałeś, Staszku, zajęcia i z mikro, i z makroekonomii. Powiedz nam, czy sklasyfikowałbyś ekonomię profesora jako taką ekonomię zmatematyzowaną? Tak, ja może zacznę tak troszeczkę od osobistej historii, potem spróbuję bardziej płynnie przejść do tego tematu matematycznego. To znaczy, ja w ogóle trafiłem na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, na którym ostatecznie właśnie profesor był moim promotorem mojej magisterki. No i jakby tak naprawdę spotkanie profesora do dzisiaj związało moją osobę z Instytutem Misesa, z którym do dzisiaj współpracuję. Ale było to zupełnie przypadkowe. Tak? Ja, kiedy kończyłem liceum, to byłem takim klasycznym zagubionym licealistą, który nie ma pojęcia, co robić dalej ze swoim życiem i na jakie studia iść. I nie ukrywam, że nigdy nie czułem się z najbardziej pracowitą osobą na świecie, w związku z tym zastanawiałem się, na jakie studia mogę iść, w których relatywnie łatwo się odnajdę. I jako, że mój ojciec jest matematykiem, a także miał epizod taki całkiem długi pracy w banku, a także jest człowiekiem dosyć mocno oczytanym, no to jakby w naszym domu zawsze było dużo książek dotyczących matematyki, ekonomii, metodologii nauk. No i kiedy ja wybierałem studia i zastanawiałem się, czy iść, no to sobie patrzyłem, gdzie z jakąś relatywną łatwością mogę się dostać. No i właśnie, ponieważ na ekonomię wymagane były przedmioty matematyka i wiedza o społeczeństwie, to uznałem, o, to może być coś, to są te przedmioty, które jakby naturalnie, prawie że genetycznie mam w sobie, więc trafię tutaj. No i
Kiedy podjąłem tę decyzję, to mój ojciec położył mi stertę książek w te wakacje przed studiami do przeczytania i między innymi były tam też książki Misesa. Zupełnie przypadkowo, o którym wcześniej nie miałem pojęcia. Przeczytałem, bardzo mi się to spodobało. Trafiłem też na pierwsze zajęcia z profesorem Kwaśnickim tutaj w sali D, która jest dosłownie tutaj tym korytarzem w lewo. I ku swojemu zdumieniu odkryłem, że profesor, który miał w swojej też stopce, że jest inżynierem, na pierwszym wykładzie zaczynał opowiadać o Misesie i Misesa odmienia przez wszystkie przypadki i jest nim ewidentnie zafascynowany. I przez chwilę, przez wydaje mi się jakieś pół roku do roku, żyłem w takim mylnym przekonaniu, że ten Mises to jest w ogóle mainstream ekonomii i że skoro na pierwszym wykładzie jest koło Misesa, którego profesor jest patronem i tak dalej, to przez dobry rok byłem przekonany, że ten Mises to jest środek ekonomii. I dopiero potem odkrywałem z czasem, że tak zupełnie nie jest. I wydawało mi się, że bardzo dobrze odnajdę się w nauce ekonomii z profesorem Kwaśnickim w mikro i makroekonomii właśnie dlatego, że czułem się dosyć biegły w matematyce ze względu właśnie na ojca, który przez lata mnie z tego szkolił. I spodziewałem się właśnie bardzo dużo takiej zmatematyzowanej ekonomii. No i to była niespodzianka z profesorem Kwaśnickim, tak? Ponieważ profesor Kwaśnicki był inżynierem, w matematyce był bardzo biegły, bardzo lubił modelowania ewolucyjne, nie lubił tych takich naszych, powiedziałbym, bardziej standardowych w ekonomii, niektórzy powiedzieliby prymitywnych, przepraszam wszystkich, którzy tak nie uważają. Newtonowskich sposobów modelowania matematycznego, ale bardzo lubił modelowanie ewolucyjne, bardzo lubił Nelsona Wintera, jego i czuć było w nim zarówno w jego działalności dydaktycznej, jak i w jego działalności naukowej, czuć było to takie wewnętrzne napięcie, że naprawdę tą elegancję matematyczną kochał i naprawdę czuł się w niej bardzo komfortowo, ale w tym samym czasie był bardzo oczytany w metodologii nauk i był głęboko przeświadczony, że próba zamknięcia ekonomii w ramy matematycznych formułek będzie zawsze niewystarczająca, że o ile jest w tym pewien wręcz estetyczny urok w modelowaniu matematycznym, jest w tym estetyczna elegancja, pewna prostota i kiedy model się ładnie domyka i kiedy jest nam w stanie chociaż trochę odzwierciedlić, jest w tym pewna satysfakcja, to w tym samym czasie nie jest nam w stanie odzwierciedlić wszystkiego. Wręcz przeciwnie, jest w stanie, wymaga dokładania często założeń, które prawdziwe nie są. I to napięcie zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej było czuć regularnie. My mieliśmy, powiedziałbym, że profesor czasami wręcz podkpiwał sobie z ekonomii matematycznej i z jej uproszczeń i z jej pewnej, no nie bójmy się tego słowa, chwilami wulgarności. I dla mnie osobiście zawsze było to było coś, co dawało mi dużo takiego wewnętrznego spokoju i komfortu. I w ogóle tak z osobistego punktu widzenia, to profesor Kwaśnicki zawsze dla mnie był takim punktem odniesienia i taką ostoją, że to, co robimy, to nie jest tylko jakiś szalony młodzieńczy bunt sprzeciwienia się temu, co jest w mainstreamie, tylko że jest człowiek, który naprawdę po pierwsze przez lata kariery naukowej i akademickiej, a także przez swoje silne zaplecze matematyczne jest też tam z nami. I ja mu też pamiętam, kiedy opublikowaliśmy Pod prąd głównego nurtu ekonomii, był taki zeszyt artykułów jego uczniów napisany dla niego. Ja pamiętam, że to był taki moment, mam wrażenie w Polsce takiej kultury, że sobie rzadko sobie kiedy za coś dziękujemy. Nie mamy takiego nawyku do tego, żeby sobie po prostu spojrzeć w oczy i powiedzieć, że się za coś dziękuję. Ja pamiętam, że przemogłem się wtedy i z wielkim trudem kulturowym właśnie podziękowałem profesorowi Kwaśnickiemu właśnie za to, że on zawsze dla nas był to taką ostoją i tego, że kiedy nam się wydaje, że o, tutaj jakieś alternatywne teorie, w których jest mało matematyki, rozważamy, to, że on jest w tym z nami i zawsze możemy mieć to poczucie, że jest to człowiek, który na tym zęby zjadł. Więc tak, jeszcze dodałbym do tego, że na pewnym poziomie można oczywiście się zastanawiać, czym jest matematyka, tak? Matematyka jest
Matematyka oczywiście, ludzie kojarzą matematykę z liczbami, z algebrą, z analizą, ale o matematyce można myśleć szerzej. O matematyce można myśleć jako o pewnym systemie myślenia, tak, o logice matematycznej. I wydaje mi się, że profesor jednocześnie w tym napięciu doskonale był w stanie to godzić, ponieważ bardzo cenił sobie w ekonomii austriackiej jej logiczność i jej staranie się, zastanawiając się nad tym, jak wnioski wypływają z przesłanek. I oczywiście, że jest to troszeczkę mniej formalne niż w matematyce, ale wydaje mi się, że bardzo pomaga docenić elegancję myślenia austriackiego, jeżeli ma się w sercu tą miłość do elegancji myślenia matematycznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Można nawet powiedzieć, że profesor lubił cytat Marshalla o matematyce w ekonomii, mówiący o tym, że z matematyki warto korzystać, tylko trzeba wiedzieć, kiedy ją spalić w odpowiednim momencie. Kolejna osoba, którą poproszę o zabranie głosu, to Jacek Kubisz, który zna profesora z koła naukowego prawie tyle samo czasu, co ja. Prowadził wiele lat ćwiczenia u niego, zresztą profesor uważał go generalnie przez te 22 lata, myślę, można powiedzieć spokojnie, za najlepszą osobę do prowadzenia ćwiczeń z jego przedmiotu. Profesor był zawsze nastawiony optymistycznie do spontaniczności i twórczości człowieka. Jakie było, Jacku, jego podejście do przedsiębiorczości, jeśli chodzi o perspektywę długookresowego wzrostu gospodarczego? Dzień dobry Państwu. Profesor Kwaśnicki bardzo wierzył w pomysłowość człowieka. Myślę, że jego zamiłowanie do wolności wynikało przede wszystkim z tego, że uważał, iż ludzie, jeśli da im się swobodę działania, dadzą sobie radę w trudnościach zarówno własnego życia, jak i w trudnościach świata, który nas wszystkich otacza. I dlatego należy im się pewne pole, na którym mogliby realizować swoje pomysły, swoje zamiary, wręcz można by powiedzieć siebie. Profesor uważał, że gospodarka się zmienia, zmieniają się nurty polityczne. Miał taki, pamiętam, wykres, gdzie pokazywał, jak w pewnych okresach w historii wolność zdobywała większą popularność, potem spada ta popularność, raczej rosła siła rządów, siła opresji i następnie znowu nurty takie bardziej wolnościowe w myśli, czy to w Europie, czy to w innych częściach świata, zyskiwały znowu na znaczeniu, na posłuchu i na wpływach na losy społeczeństw. I pozostawał bardzo optymistyczny pod tym względem. Uważał, że wolność zwycięży i że powinniśmy naszą misję, jeśli wierzymy w wolność, wierzymy w wolną przedsiębiorczość, wierzymy w wolną gospodarkę, to powinniśmy przykładać starania ku krzewieniu wiedzy o tym, ku przekonywaniu innych do naszych racji. Powinniśmy to robić z optymizmem, powinniśmy wierzyć, że to ma sens, że to się nam uda i że ludzie zostaną do tego przekonani. Z czasem będzie lepiej pod tym względem i generalnie dla wszystkich na świecie. Profesor Kwaśnicki bardzo cenił sobie myśl Schumpetera i na przykład teraz, jak pamiętam, uczył o trzech i Schumpetera na wykładach. To było invention, innovation i imitation. I zarówno w teorii o tym nauczał, jak i potrafił to wprowadzić w praktyce. Na przykład jego własnym wynalazkiem, takim w teorii ekonomii, było takie sklasyfikowanie i nazwanie pewnej grupy naukowców, wizjonerów społecznych, którzy cechowali się optymizmem, jeśli chodzi o przyszłość świata w kwestii wykorzystania na przykład surowców naturalnych. Ci optymiści byli przez profesora nazwani amalteistami, w przeciwieństwie do neomaltuzjan, którzy uważali, że generalnie z faktu, że fizycznie zasoby się wyczerpują, możemy wyłącznie snuć katastroficzne wizje i należy zwiększać interwencję państwa i po prostu ograniczać konsumpcję, ograniczać dobrobyt ludzki ze względu na to, że wisi nad nami widmo zagłady, wręcz ze względu na wykorzystanie zasobów.
A malteiści mieli inny pogląd. Uważali, że ludzie są pomysłowi, ludzie potrafią wykorzystać te zasoby, potrafią wymyśleć nowe technologie, nowe sposoby organizacji, czy to produkcji, czy to samego społeczeństwa i dadzą sobie w długim okresie radę. Przykładem innowacji było to w nauczaniu profesora Kwaśniewskiego, że spotykałem ten termin na wielu różnych przedmiotach, których nauczał. Opowiadał o tym chyba wszystkim swoim studentom i z mikro, i z makroekonomii, a także informatykom, przypuszczalnie fizykom, na ekonofizyce też, ale akurat tam nie było mi dane prowadzić ćwiczeń, więc nie wiem. Oczywiście nie miałem z nim tak wczesnej styczności jak profesor Machaj czy Janek Lewiński, ale z naszych rozmów wiem, że na samym początku profesor w swoich wykładach nie uwzględniał aż tylu Austriaków, ilu później. Wcześniej były to raczej takie umiarkowane neoklasyczne wykłady, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o ekonomistów, których wymieniał. Przy czym z czasem zaczął to zmieniać. Pojawiło się więcej Hayeka, pojawiło się więcej Misesa, pojawiali się również inni austriaccy ekonomiści. Profesor zaczął odchodzić od takich, oczywiście uwzględniał podstawy programowe w swoich wykładach, ale zaczął często udostępniać studentom informacje z różnych trochę bardziej niszowych terytoriów, czy to mikro, czy makroekonomii, aby poszerzyć ich punkt widzenia. To jest przykład moim zdaniem właśnie innowacji, które cały czas w swoim nauczaniu uwzględniał. I trzeci element, który moim zdaniem też był obecny i był niesamowicie ważny i bardzo go cenię jako człowieka, jako naukowca za to, mianowicie, no, można by to brzydko zabrzmieć, trochę imitację, ale chodzi o to, że to, co profesor czasami mówił, że uczy się od swoich studentów, od swoich uczniów, to nie tylko to była prawda i w praktyce wyglądało tak, że ja na przykład widziałem, jak w wykładach zaczynały się pojawiać wątki austriackie, które profesor zaczerpnął na przykład od profesora Machaja, ale wręcz to, że nigdy nie spotkałem u niego jakiejś takiej zawiści wobec swoich uczniów, którzy odnieśli sukces. Nigdy nie było na spotkaniach z nim, czy to naukowych, czy towarzyskich, no raczej na naukowych spotkaniach, nigdy nie było czegoś takiego, żeby dał do zrozumienia, że ja tu jestem profesorem, doktorem, habilitowanym inżynierem i fajnie, że macie jakieś pomysły, ale poczekajcie na swoją kolej. Nie. Jeśli ktoś miał coś ciekawego do powiedzenia, coś wymyślił, coś chciał publikować, profesor tylko i wyłącznie w tym pomagał. Bardzo to doceniał i bardzo zachęcał. Był takim liberałem w teorii i w praktyce. Klasycznym liberałem, później z czasem libertarianinem wręcz dochodził do anarchokapitalizmu. O co mi chodzi? O to, że zostawiał ludziom dużo swobody, bezpośrednim swoim znajomym czy też studentom, ale równocześnie wymagał, czy lubił bardzo taką ogładę, przestrzeganie norm wynikające z szacunku do drugiego człowieka. Dla przykładu, jak anegdotę bym przytoczył, jak swego czasu z wykładu wyszła moja koleżanka i wyszła nic nie mówiąc. Profesor przestał wykładać i mówi tak. No proszę państwa, no, dlaczego ta pani nie stanęła, po prostu nie powiedziała do widzenia, muszę wyjść, tylko tak gdzieś tak chyłkiem się wymknęła. No przecież lepiej by było, że po prostu formalnie, grzecznie się pożegnała i nie byłoby żadnego problemu. Dlaczego tak? I właśnie profesor bardzo lubił takie poważne traktowanie siebie nawzajem i tutaj właśnie powiedział, że to mi tak przypominało, jeszcze nie chcę absolutnie tutaj się spierać z profesorem Sieroniem, ale tak jak powiedział o WWI, o płynięciu z prądem, no to też mogło być źle zrozumiane, ponieważ tu chodziło raczej o płynięcie z prądem, na pewno o płynięcie z prądem natury ludzkiej, ale nie płynięcie z prądem jakichś takich, jakby to powiedzieć, no, politycznych przemian antyliberalnych, w ten sposób. Na pewno nie chodziło o takie płynięcie z prądem u profesora i płynięcie z prądem jakichś takich konwenansów. Nie, profesor bardzo lubił
lubił, potrafił utrzymać bliskość ze swoimi studentami, ale lubił szacunek. Taki, że tak powiem, staromodny szacunek, przynajmniej ja tak profesora odbierałem. W swoim liberalizmie wobec studentów i uczniów też to czasami miało negatywną stronę, że zostawiał nam dużo swobody, co powodowało, że niektórzy z nas nie potrafili się zmobilizować i zrobić doktoratu odpowiednio szybko. Ja na przykład jestem tego takim egzemplarzem i profesor właśnie czasami mi to wypominał, ale ponieważ wcześniej dał mi tę swobodę i nie naciskał, nie potrafił być tyranem, no to wyszło jak wyszło. Ale z drugiej strony może to miało inne dobre strony. Zwykle to, przypuszczam, miało pozytywne oddziaływanie, bo jak widzę po moich znajomych, to jednak miało to dosyć dobre owoce. Dziękuję bardzo. Przepraszam, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, bo tak jak ciebie słuchałem, to takie dwa momenty, które też wydaje mi się świadczą o tym, jakim człowiekiem profesor Kwaśnicki. Wspominałeś o tych amalteistach i neomaltuzjanach, tak? Amalteiści, nie wiem, mi się wydaje przynajmniej, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale amalteiści to jest termin, który profesor Kwaśnicki co najmniej albo stworzył, albo go rozpracował, wyciągając go z jakiegoś... stworzył, prawda? Amalteja, dla tych państwa, którzy nie wiedzą, to jest koza, która była bodajże Zeusa opiekunką, tak? I z jej rogu był róg obfitości, dlatego amalteiści to były ci, którzy wierzą, że ostatecznie będzie obfitość, w przeciwieństwie do neomaltuzjan, którzy wiedzą, że nam wiecznie będzie brakowało. Tak więc profesor jednocześnie, będąc inżynierem, miał też w sobie właśnie taką humanistyczną duszę, tak? Człowieka, który lubił metaforę i który lubił... ja mam wrażenie, że z wszystkimi nami ci amalteiści zostali na zawsze, tak? Powiedziałbym, czasami używamy tego słowa tak, jakby ono było dla wszystkich powinno być znane, bo po prostu jest częścią naszego języka z profesorem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak jak mówiłeś o tym spokoju i cierpliwości, że przyjdą lepsze czasy. Drugą taką rzeczą, która tak bardzo ze mną została, było, że profesor mówił o trzy razy P. Prepared, principled i patient, tak? Czyli że trzeba być przygotowanym, pryncypialnym i cierpliwym. I mam wrażenie, że to właśnie tak, to jest właśnie ten most między tym WWI a tym optymizmem, tak? Że my nie musimy wierzyć w nerwowe ruchy, my nie musimy widzieć problemu i natychmiast myśleć, o, że taką regulacją go rozwiążemy albo taką ustawą. My wiemy, że to, co my musimy być, to my musimy być przygotowani, musimy być pryncypialni i musimy być cierpliwi, a prawda ostatecznie zwycięża. Więc ja też może bym szybko dopowiedział, że nie chodziło, prawda, o płynięcie z prądem, bycie takim konformistą, tylko akceptowanie tego, czego nie można zmieniać. Tak? I wielokrotnie, gdy na uczelni wprowadzano kolejne jakieś regulacje, czy absurdalne przepisy, czy była jakieś takie biurokratyczne rzeczy, to profesor, kolejne wymagania, profesor wszystko przyjmował z takim stoicyzmem i właśnie zgodnie z nauczaniem Tao, że akceptuj to, czego nie może zmienić, tak? I że okej, to też jakby poradzimy sobie i też pójdziemy dalej. Tak? Dziękuję uprzejmie. Następną osobę, którą poproszę o zabranie głosu, to Marcin Zieliński, który jest ważnym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju, ale też bardzo ważnym ekonomistą w samym Instytucie Misesa, ponieważ jest szefem wydawnictwa naszego i to bardzo, bardzo aktywnym szefem, taki, który odgrywa naprawdę bardzo, bardzo ważną rolę i bardzo ważne wsparcie merytoryczne nieustannie oferuje naszemu wydawnictwu. Wydaje mi się, że z tych wszystkich uczniów, o których tutaj mówiliśmy, jest chyba jedyną osobą, która jest współautorem tekstu. Jeśli się mylę, to może ktoś mnie poprawi. Współautorem tekstu właśnie z profesorem Kwaśnickim o problemach wymiarowych w ekonomii. I co ciekawe, Marcin został współautorem tego tekstu jeszcze chyba zanim miał wyższe wykształcenie, albo może jak był na studiach uzupełniających już wtedy. Więc był studentem, który razem z profesorem ten tekst opublikował. Co nam możesz, Marcinie, powiedzieć? I zresztą jesteś też osobą, która się wpisuje w zbiór Arkadiusza Sieronia, bo przyjechałeś na studia tutaj też z powodu profesora Kwaśnickiego. Tak. Ale na początek chciałem jeszcze skomentować, bo się zaczęła polemika między Arkiem a Ryszardem. To chciałem tylko powiedzieć, że Arek na pewno czytał Pod prąd głównego nurtu.
dzisiaj mam taką nadzieję. Książkę, którą wspaniały pomysł Mateusza Machaja, żeby właśnie napisać, już wspominaną tutaj przez Staszka, żeby napisać zbiór naszych artykułów, którą dedykowaliśmy profesorowi Kwaśnickiemu. To nie był zeszyt, Sławku, tak swoją drogą. Wiesz, solidna praca. Tak powiedziałeś, użyłeś takiego słowa, zapisałem sobie. Bo Niemcy na to mówili Festschrift i to się tłumaczy jako zeszyt. Nie, to była, wiesz, naprawdę solidną pracę włożyliśmy w to. I tak, zaczynając od początku, faktycznie jeszcze zanim zostałem studentem tutaj we Wrocławiu, powstał Instytut Misesa, ja natrafiłem, że coś takiego powstało, bo byłem już taki, miałem mocno wolnościowe poglądy. Tam się jeszcze w Instytucie Misesa przewodniczącym Rady Naukowej był od samego początku Witold Kwaśnicki. No i jak sprawdziłem, że jest taki Uniwersytet Wrocławski, gdzie jest taki Witold Kwaśnicki, stwierdziłem, no muszę tutaj przyjechać i studiować. I tak też zrobiłem. I od początku chodziłem na jego wykłady i byłem członkiem Koła Naukowego Ogólnej Teorii Ekonomii imienia Ludwiga von Misesa. I to było bodajże, artykuł, o którym Mateusz wspominał, był bodajże właśnie na trzecim roku, jeszcze jak zanim zrobiłem licencję, z tego co dobrze pamiętam. A historia jest taka, że zaczęło się wszystko od Mateusza Machaja, jak to się często u nas zaczyna. I no, my jako młodzi Austriacy walczyliśmy na wszelkich frontach z użyciem matematyki w ekonomii i Mateusz przyszedł i powiedział, że jest taki artykuł, który ma zupełnie inne podejście niż austriackie do kwestii użycia matematyki w ekonomii i że to jest taka zupełna, tak naprawdę zniszczenie od środka. No i pojawił się pomysł wtedy, żeby ten artykuł przetłumaczyć. Ja, że już miałem jakieś teksty, tłumaczyłem na Mises.pl wcześniej i tak dalej, to się zgłosiłem do przetłumaczenia. Swoją drogą, czyli to, co Staszek powiedział o elegancji matematycznej, mi się wydaje, że właśnie problem był taki, że Witold Kwaśnicki uważał, że właśnie w ekonomii tej elegancji matematycznej nie ma. Właśnie tak jak tutaj była ta funkcja Kobada-Glasa, o której traktował tekst Barnett. I chodziło zasadniczo o to, że jak mamy funkcję produkcji, no to problem jest, nie zgadzają się wymiary, tak? Jak mamy w fizyce prędkość mierzoną w metrach na sekundę czy w kilometrach na godzinę, to tak tutaj jakby nie patrzeć, to przez te potęgi nie ma po prostu możliwości ustalenia jednostek, w jakiej miałaby być mierzona produkcja. No i po tym, ale wracając do tej historii, pojawił się pomysł później, żeby opublikować ten tekst w studiach ekonomicznych, gdzie redaktorem był Krzysztof Kostro, też już nieżyjący. To był taki no, nasz fellow traveler, taki hajkista. Jak się pojawił pomysł, na który Krzysztof Kostro przystał, to później się pojawił pomysł, żeby też były różne głosy, komentarze do tego artykułu i dostał taką propozycję też profesor Witold Kwaśnicki. A że ja byłem tłumaczem, to zaproponował, żebym był współautorem tego tekstu. To było dla mnie jako studenta ogromnym zaszczytem wtedy właśnie, żeby opublikować ten tekst. Ale tak z perspektywy czasu, w ogóle tutaj jak słucham kolegów, tak widzę, że każdy się z nas czegoś innego nauczył od Witolda Kwaśnickiego. Każdy zwrócił uwagę na coś innego, w jakiś inny sposób ukształtował go jako osobę już w życiu po studiach magisterskich. I ja bym nawiązał do tego właśnie, jak powiedziałeś, zeszyt. Staszku, zeszyt opublikowaliśmy teraz. Już słyszałem, że wygląda jak zeszyt. To jest Zapomniany człowiek. To był taki esej Williama Grahama Sumnera, jeden z ulubionych esejów Witolda Kwaśnickiego, które cytował zawsze na początku
na pierwszym wykładzie z ekonomii. Bastiat był, Hazlitt był i był właśnie Sumner. Żeby patrzeć na to, co widać i czego nie widać. I żeby pamiętać o tym zapomnianym człowieku, o tej ofierze reformatorów, którzy proponują różne programy, żeby rozwiązywać różne problemy. I tak naprawdę widział też rolę ekonomistów w tym, żeby właśnie patrzeć na to, czy rzeczywiście ten kolejny głośno reklamowany program polityczny, który ma komuś ulżyć, to tak nie ma żadnych poszkodowanych jego wyniku, żeby właśnie patrzeć na to, czego nie widać, na zapomnianego człowieka. I to jest tak naprawdę coś, czym się w końcu zająłem. Bo to, co robimy właśnie w Forum Obywatelskiego Rozwoju, to jest w dużej mierze patrzenie przy każdej regulacji, przy innych różnych programach, patrzenie nie na tych, o których mówią politycy, bo oni zawsze zwracają uwagę tylko na tych, którzy na czymś zyskają, ale właśnie patrzeć na to, kto straci i podkreślać o tym, podkreślać znaczenie tych osób, zapomnianych ludzi, zapomnianych podatników, którzy muszą te wielkie, wspaniałe programy polityczne sfinansować. Dziękuję bardzo. I ostatnia osoba, którą poproszę o zabranie głosu, last but definitely not least, doktor Alicja Sielska, też studentka, też doktorantka, wieloletnia zaufana współpracownica profesora, która podobnie jak ja nawiązała z profesorem znajomość bliższą niż tylko relacje służbowe. Pytanie, które zadam, dotyczy ostatniego tekstu do książki o Mengerze, Menger, niech żyje rewolucja, w którym moim zdaniem to jest w ogóle jeden z lepszych tekstów, który profesor napisał, w którym porównywał Mengera do innych marginalistów. Czym jego zdaniem się różnili marginaliści? Czy można powiedzieć, że ekonomia Kwaśnickiego była ekonomią mengerowską? No i generalnie też możesz chyba powiedzieć jako redaktor tej książki, że profesor sporo pracy w ten tekst włożył. Tak, proszę Państwa, po pierwsze obawiałam się tego, że jak będę na końcu, to nie będę miała o czym mówić, ale dostałam bardzo ściśle określone zadanie i miałam się skoncentrować na ostatnim tekście, być może dlatego, żebym za dużo nie mówiła swoich wspomnień, bo było ich naprawdę mnóstwo. A więc ostatnim tekstem, jaki napisał profesor Kwaśnicki, był tekst do książki, która została opublikowana wspólnie przez Instytut Ludwika von Misesa z Uniwersytetem w Białymstoku. Pod tytułem Nie żyje rewolucja, 150 lat zasad Karla Mengera i rzeczywiście miałam przyjemność być redaktorem tej książki. Profesor Kwaśnicki napisał tam rozdział zatytułowany Karl Menger, nieświadomy rewolucjonista. Przyznam, że na ten rozdział czekałam bardzo długo, to był ostatni rozdział, który napłynął i historia była taka, że jak dzwoniłam do profesora, a nie odbierał telefonu, to zanim odzwonił, to odpisywał mi, pisał do mnie SMS-a, wiem Alicja Menger, a ja odpisywałam, że akurat nie dzwonię w tej sprawie. Także w końcu dostałam ten tekst i proszę Państwa, ja byłam zachwycona, bo ogrom pracy, jaki włożył profesor, to jest niebywałe. Tekst jest niezwykle ciekawy. Jeżeli chodzi o tekst dotyczący rewolucji marginalistycznej, to ja naprawdę polecam. To jest jeden z najlepszych tekstów, jakie kiedykolwiek czytałam. Bardzo dużo wątków historycznych, chociażby odwołanie do korespondencji między Mengerem i Varla czy Wonsem. Niesamowity, zachęcam. Na co zwracał uwagę profesor Kwaśnicki? No, przede wszystkim mówił, że tych trzech niezależnych ekonomistów, którzy się wywodzili z różnych ośrodków intelektualnych, różnych miast, Manchester, Wieden, Lozanna, no, zajmowali się niejako w latach 70. XIX wieku dokładnie tym samym tematem, czyli podkreślali, że wartość dobra opiera się na ludzkiej ocenie stopnia zaspokajania danej potrzeby, ale co ważne, nie oceniali oni dobra w kategoriach klas, to znaczy nie zastanawiali się nad całym zasobem wody, a nad jednostkami marginalnymi, a także podejmowali ten problem w ogóle, dlaczego jednostki dokonują wymiany. To było to, co na pewno łączyło tych trzech wybitnych ekonomistów. Jednak istniały
duże różnice, szczególnie między Mengerem a Valera, ale możemy powiedzieć, że w tej samej grupie, gdzie był Valera, był również Jevons, który stosował aparat matematyczny. Profesor Kwaśnicki powiedział, że marginalistów możemy podzielić na takie dwie grupy. A la Menger, gdzie mamy tylko samego Mengera, Jevonsa i Valera w grupie, którą nazywał a la Valera. Różnica była taka, że Menger stosował język naturalny do opisu właśnie tych jednostek marginalnych, czy do tak zastanawiał się, jak, czy co się stanie, jeżeli zawiększy się zasób danego dobra o daną jednostkę. Natomiast Jevons, a szczególnie Valera, używali tutaj aparatu matematycznego. Taka różnica spowodowała, że analiza Mengera była bliższa rzeczywistości. Tutaj była uwzględniona koncepcja przede wszystkim ludzkiego działania, ale również związków takich przyczynowych, przyczynowo-skutkowych. Poza tym, jeżeli zakładamy w matematyce, że mamy jakieś określone optimum, czyli punkt równowagowy, do którego powinniśmy dążyć, to jako z analizy wyłączamy dynamizm i cały proces adaptacyjny, a na to profesor Kwaśnicki wielokrotnie zwracał uwagę. Mówiąc o rewolucji marginalistycznej, często na zajęciach zadawał studentom taki eksperyment myślowy. I mówił tak, wyobraźmy sobie, że budzimy się określonego dnia i planujemy ten nasz dzień. Jak on będzie wyglądał? To znaczy, co my będziemy robić? Co mamy do wykonania? I jeżeli rzeczywiście byśmy mieli postępować zgodnie z myślą, to co proponował Jevons czy Valera, czyli tą ekonomią a la Valera, to powinniśmy się zastanawiać, co mamy zrobić, żeby zmaksymalizować swoją satysfakcję, swoją użyteczność. A przecież, proszę Państwa, my wiemy, że żyjemy w świecie ciągłych zmian. My możemy sobie pewne rzeczy zaplanować, ale jak przychodzi do realizacji, jak się zaczyna też nasz dzień, to jest dużo sytuacji, które nas zaskakują. Jedne rzeczy musimy odłożyć do zrobienia na kiedyś tam, na przyszłość, nie udaje nam się. Także w ciągu dnia znowu spotykamy się, czy borykamy z tą adaptacją, z dynamiką, tym, o czym nauczał nas Karl Menger. Odpowiadając na drugą część tego pytania, czy ekonomia profesora Kwaśnickiego była rzeczywiście ekonomią taką stricte mengerowską, to chociażby sięgając do jego pracy habilitacyjnej Knowledge, Innovation and Economy, zauważamy, że w pierwszej kolejności jakby profesor w swoich symulacjach uwzględnia indywidualizm i zdecentralizowaną wiedzę. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli rozważa maksymalizację zysku przez firmę, to odwołuje się tutaj do neoklasycznej teorii, tam gdzie mamy to optimum, gdzie koszt marginalny, zysk marginalny jest równy marginalnemu kosztowi. I profesor Kwaśnicki mówi, że przecież w rzeczywistości tak nie jest. To nie jest tak, że jest jakiś optimum i firma je uzyskała, ale jest to proces dążenia. To znaczy, że firma będzie jakby dążyć do określonego punktu, którego nikt wcale, proszę Państwa, przecież w rzeczywistości nie oblicza. Z drugiej strony może się tak zdarzyć, że firma przestrzeli jakby ten punkt i naturalnie będzie jakby do niego wracała, że to jest właśnie proces dynamiczny. My się opieramy tutaj jakby na rzeczywistości. W swoich analizach także uwzględniał najtowską niepewność, czyli to, że przyszłości nie możemy przewidzieć, że nie możemy pewnych czy występowania pewnych zdarzeń wyliczyć przy pomocy rachunku prawdopodobieństwa. Moi koledzy odwoływali się do publikacji profesora Kwaśnickiego. Ja ze sobą przyniosłam książkę Zasady ekonomii rynkowej, którą dostałam jeszcze zanim zaczęłam studiować ekonomię. Moja ciocia powiedziała, że właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim został otworzony taki nowy kierunek ekonomia i w związku z tym da mi książkę ekonomiczną. Ja wtedy nie miałam zielonego pojęcia ekonomii. Była to książka profesora Kwaśnickiego. Pamiętam, że zaczęłam ją czytać, wynotowywałam sobie różne rzeczy i później byłam bardzo zaskoczona, że jak przyszłam na wykład z mikroekonomii, to znowu ta sama osoba, czyli niedawno się spotkaliśmy na papierze, a teraz w rzeczywistości. Jeden z cytatów, który odnotowałam, już dzisiaj Marcin się niestety ukradł mi go, ale nic nie szkodzi, powtórzę. Profesor Kwaśnicki za Hayekiem pisał:
Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom, jak mało w istocie wiedzą o tym, co ich mniemaniu da się zaprojektować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja zapomniałem powiedzieć na wstępie, ale na szczęście jeszcze mi się teraz przypomniało. Jest księga pamiątkowa dedykowana pamięci profesora Kwaśnickiego. Jakby ktoś z Państwa chciał się wpisać, to bardzo proszę za chwilę po naszej części, po wręczeniu nagrody, najlepiej się zgłosić do mnie, to umożliwię to wspomnienie. Dziękuję bardzo panelistom za bardzo z jednej strony osobiste, ciekawe, a z drugiej strony też merytorycznie treściwe wspomnienia. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej części naszej konferencji, która jest naturalną kontynuacją tego panelu. Dziś jest oficjalna premiera najważniejszej nagrody ekonomicznej III Rzeczpospolitej. Nagrody, która nie jest przyznawana cyklicznie, lecz dla jednostek szczególnie zasłużonych. Dowodem na to niech będzie fakt, że czekaliśmy praktycznie 19 lat na jej przyznanie, czyli tyle, ile wynosi dotychczasowa historia Instytutu Misesa. Generalnie pomysł na to, żeby taka nagroda był z nami praktycznie od samego początku istnienia. Przed Państwem, no akurat jest nas tak dużo, że nie mogę tego pokazać. Przed Państwem trzymam wykonany z czystego srebra i pokryty warstwą czystego złota medal Karla Mengera, który, jak głosi jego rewers, jest przyznawany przez Instytut Misesa za, cytat, istotny wkład w rozwój i promowanie osiągnięć szkoły austriackiej. Bardzo się cieszę, że pierwszym jego zdobywcą został właśnie profesor Witold Kwaśnicki, ponieważ postawił wysoko poprzeczkę, otwierając peleton przyszłych wybitnych laureatów. Chcę też podkreślić, że to nie jest nagroda przyznawana pośmiertnie. Decyzja o tym, aby przyznać ją Witkowi, zapadła za jego życia i przed diagnozą. Miała stanowić uwieńczenie jego kilkudziesięcioletniej kariery naukowej z okazji jego jubileuszu 22 lat pracy na uniwersytecie. Witek lubił o sobie mówić, że jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i wolnorynkowcem z przekonania. O tym drugim łatwo było się przekonać, gdyż oprócz swojej działalności publicystycznej współpracował z wieloma organizacjami społecznymi propagującymi tę ideę. Nie tylko z Instytutem Misesa, ale także z Centrum, między innymi Centrum imienia Adama Smitha, Towarzystwem Ekonomistów Polskich, Stowarzyszeniem Libertariańskim, nowo powstałą Fundacją Wolności Gospodarczej czy PAFERE. W naszej działalności wspierał nas na wielu frontach, merytorycznie przy organizacji wydarzeń, a także przy redagowaniu książek naukowym. Wspierał nas także finansowo. Przy swoich doktrynalnych fascynacjach Witek był również zasłużonym polskim ekonomistą. Kiedyś pewna osoba mnie zapytała, świetnie, że profesor ma takie liberalne poglądy, ale co można powiedzieć o jego osiągnięciach naukowych? No to wtedy nie mogłem opowiedzieć takiej anegdoty historii, gdy mój znajomy odnalazł kilkanaście lat temu w internecie wyszukiwarkę najbardziej cytowanych ekonomistów na świecie. Tam listy otwierali standardowi podejrzani Eugene Fama, Robert Lucas, Schleifer, etc. Kolega zmienił geolokację na polską, no i zaraz tam w pierwszej dziesiątce wyskoczyła osoba profesora Witolda Kwaśnickiego. Nic zresztą dziwnego, bowiem publikował w cenionych zagranicznych czasopismach i cenionych wydawnictwach. Witek miał wpływ na wiele osób związanych z Instytutem, o czym mogliśmy usłyszeć w panelu. Był nauczycielem obecnego dyrektora generalnego i też pierwszego prezesa Instytutu Misesa kilkanaście lat temu. Mieliśmy w panelu, to co Państwu mówiłem, 6 osób, ale prawda jest taka, że bez przesady i bez zastanawiania się na siłę moglibyśmy tu siedzieć spokojnie w 15 osób związanych z naszą organizacją. Kiedy ponad 10 lat temu zadedykowaliśmy Witkowi książkę, o której mówił Marcin, czyli Pod prąd głównego nurtu ekonomii, to jest książka, która jest dostępna w PDF-ie online, można ją przeczytać. Książka rzeczywiście, w którą włożyliśmy dużo pracy. To zorganizowaliśmy dla profesora taką niespodziankę jej wręczenia. Dzień po napisał do nas e-maila, gdzie między innymi padły takie słowa. Największą dumą napawa mnie to, że jesteście blisko mnie, że znajduję was bliskich mi duchowo ludzi. To, że mogę was nazwać swoimi wychowankami, jest dla mnie ogromną satysfakcją i będzie dla mnie największą przyjemnością współpracować dalej z wami. Poczytywać to będę jako wielki zaszczyt
jeśli w ten czy w inny sposób dalej będziemy współpracować razem. Tak, drodzy Państwo, pisał blisko 60-letni profesor do zgrai fascynatów, maniaków, z których żaden nie przekroczył 30 roku życia wtedy. Dobrze to oddaje jego optymistyczne usposobienie, otwarcie na ludzi, a także wyjątkową współwrażliwość i empatię na dobre czyny ze strony drugiego człowieka. Szanowni Państwo, mam przyjemność ogłosić, że w roku 2022 przyznano medal Karla Mengera dla profesora Witolda Kwaśnickiego zgodnie z decyzją kapituły za wieloletnią działalność naukowo-publicystyczną, promowanie Austriackiej Szkoły Ekonomii i klasycznego liberalizmu oraz nieocenione zasługi na rzecz kształcenia przyszłych pokoleń ekonomistów w Polsce. Mamy to szczęście, że jest z nami pani profesor Halina Kwaśnicka i synowie Jakub i Mateusz, by odebrać tę nagrodę. Moi drodzy, pogratulujmy Witkowi nagrody wielkimi brawami i podziękujmy jego rodzinie, że są z nami, by w jego imieniu odebrać ten wyjątkowy medal. Rodzina profesora Witolda Kwaśnickiego zresztą jest bardzo naukowa. Pani profesor jest profesorem informatyki, odebrała niedawno nagrodę dla najwybitniejszej naukowczyni w Polsce. Syn Mateusz zresztą jest profesorem z matematyki, brat profesorem z fizyki, jeśli dobrze pamiętam, siostra profesorem z neurobiologii, więc jeżeli Państwo myślicie, że uciekając od ekonomii uciekniecie od nazwiska Kwaśnicki, to się grubo mylicie. Dziękuję bardzo.